natura z religii. Czy Bóg pozwoli, czy nie pozwoli? Zwolenniczką to jest istotne pytanie, jak widać od Boga wszystko tutaj zależy. No i tak zastanawiam się, czy pozwoli Bóg, czy nie pozwoli. Jak myślisz? No to trzeba najpierw tego Boga wierzyć. Mam pojęcie, jakie plany ma Pan Bóg wobec świata Polski, polskiego kościoła i polskiego systemu edukacji. Ale jeżeli mam coś podejrzewać, to myślę, że Pan Bóg się w tę sprawę wtrącać nie będzie, że jednak pozostanie to sprawa pomiędzy Kościołem a polskim rządem i ewentualnie polskim społeczeństwem. Ale jeżeli miałbym dalej coś podejrzewać, to myślę, że Panu Bogu ta matura z religii do niczego nie jest potrzebna. A jeżeli chcę w dłuższej perspektywie dobra Kościoła, no jako katolik wierzę, że Pan Bóg na pewno chce dobra Kościoła, to raczej tego też nie chcę. No właśnie, dlaczego miałby Pan Bóg nie chcieć, żeby była religia na maturze? No ostatecznie w polskich szkołach edukacja religijna wygląda w taki sposób, że jest właściwie nie tyle przekazem pewnej wiedzy dotyczącej na przykład różnych systemów religijnych, tego czym religia, religijność jest, była w historii kultury, tylko jest po prostu ewangelizacją, no więc głoszeniem chwały Pana Boga, więc może właśnie mu zależy. To są dwie różne sprawy. Jedna to jest taka, że oczywiście gdyby to było religioznawstwo, to nie miałbym żadnego kłopotu z tym, żeby było na maturze. Tak? To znaczy byłoby to wtedy zupełnie naturalne. Jest to pewna konkretna, rzetelna wiedza, którą można przekazać i z której można później egzaminować. A jeżeli chodzi o ewangelizację w szkołach, to ja się obawiam, że to jest jednak bardzo wybrakowana ewangelizacja i właśnie dlatego Panu Bogu się ona niekoniecznie musi podobać. Tak w tym sensie, że katecheza jako całość od zawsze jest rozumiana jako pewien trzystopniowy proces, tak, który zakłada przekazywanie wiedzy, zakłada wychowanie i wtajemniczenie. No i o ile przekazywanie... Wtajemniczenie to tak ezoterycznie trochę brzmi. No trochę ezoterycznie, no ale z punktu widzenia umysłu religijnego, no to nie jest to jakieś słowo szczególnie rażące. I o ile przekazywanie wiedzy w warunkach klasy szkolnej oczywiście jest możliwe, lepszej, gorszej, ale jest możliwe. Wychowanie, no tak jak generalnie w polskim systemie edukacji, też pewnie w jakimś stopniu, o tyle wtajemniczenie absolutnie nie. A Panu Bogu, jak sądzę, jak wyczytuję w kartach Ewangelii, niekoniecznie zależy na tym, żeby ludzie jak najwięcej o Nim wiedzieli, jak najwięcej posiadali wiedzy, z której później się będą w stanie na egzaminie wyspowiadać. Zwłaszcza, że są takie na przykład koncepcje osób, zdaje się, Panu Bogu miłych, do których pewną sympatię żywi, na przykład mistyków w tradycji katolickiej, którzy twierdzili, że zasadniczo w ogóle my o Panu Bogu to tak zbyt wiele wiedzieć nie możemy, a może nawet wszystko, co o Nim da się powiedzieć, to da się powiedzieć przez zaprzeczenie. To na przykład taka tradycja teologii apofatycznej. Nie wiem, czy się na religiach o teologii apofatycznej, na lekcjach religii w szkole uczy, no ale na przykład właśnie teologia apofatyczna tak nieszczególnie, jeżeli chodzi o to, że Panu Bogu akurat na wiedzy by zależało, takiej faktograficznej, dotyczącej Jego samego. No i wydaje mi się, że to jest zupełnie naturalne, tak? Znaczy, że Jemu nie na tym zależy. Jemu zależy na tym, żeby ludzie Go spotkali, Go wybrali i szli za Nim, tak? Co będzie się w ich życiu całe życie i będzie egzaminem, a nie te półtorej godziny czy trzy godziny, które mieliby spędzić na hali gimnastycznej podczas egzaminu z maturalnego. Maturę z religii zdawać będziecie. Nie ma takiej chyba frazy w Ewangelii. Oczywiście nie ma, no ale wielu różnych fraz nie ma w Ewangelii, a jednak uznajemy je za jakąś tam sensowne rozwinięcie. Idźcie i egzaminy maturalne ze mnie piszcie. Znaczy, też nie. Ja myślę, że oczywiście możemy to sobie żartować na ten temat, to bardzo wdzięczny temat do żartów, ale ja myślę, że problem jest jednak poważny. Tak? To znaczy, bardzo poważnie powiedziałem, że nie ma takich przykazań ani zaleceń. Oczywiście nie ma. W każdym razie myślę, że Kościół sobie kolejny raz strzela w stopę. No ja w ogóle jestem przeciwnikiem lekcji religii w szkole. Uważam, że i to mówię z perspektywy nawet nie tyle laickości szkoły, co właśnie dobra mojego własnego kościoła, z którym się utożsamiam i którym chcę trwać. Tak myślę, że na dłuższą metę to nie służy Kościołowi, ponieważ właśnie ogranicza chrześcijaństwo do zbioru jakichś zasad i informacji, które można zakuć, zaliczyć i zapomnieć. No a chrześcijaństwo nie tak powinno być przeżywane. Nie? No, to jest taki głos, twój głos, jak mówisz, z perspektywy wewnątrzreligijnej, taki, który ma na uwadze właśnie i dobro religii, i dobro instytucji, i dobro
dusz, które się z religią czy religijnością mają stykać, ale ja bym powiedział, że z innej perspektywy z kolei jest to pomysł problematyczny, no, z perspektywy tego, że szkoła ma być jednak przestrzenią wolną od dominacji jednego światopoglądu czy od indoktrynacji w ramach jakiejś konkretnej religijnej denominacji, a tutaj mamy do czynienia z czymś, co oczywiście podnosi już obecną, rzekłbym silnie, religię katolicką, która w szkołach polskich jest właściwie jedynym przedmiotem z tego zakresu wykładanym, no bo nie mamy, tak jak powiedziałeś, religioznawstwa, nie mamy, z nielicznymi wyjątkami pewnie dotyczącymi prywatnych jakichś szkół, na przykład reprezentantów innych religii, którzy uczą o swoich wyznaniach. Znaczy, nie, to się akurat zdarza. To znaczy, gdzie są wspólnoty, gdzie jest jakieś, odpowiednia liczba uczniów, którzy chcieliby mieć wykładaną religię prawosławną, czy to na Podlasiu, czy protestancką w Wiśle na przykład, no to no oczywiście jest, takie lekcje religii się odbywają. No takie ale, przypadki tak, ale to jest można jednak już wejście na taki poziom, powiedziałbym, kiedy egzamin maturalny ma być z religii katolickiej właśnie, czy z religii w szkołach pisany, no wejście na jeszcze kolejny poziom jakby bardzo silnej obecności takiej instytucji Kościoła katolickiego, bo to instytucja Kościoła katolickiego wysyła katechetów i nadzoruje katechetów, oni są wyjęci praktycznie spod władzy kuratoriów. Pani minister Hall mówiła, że ona byłaby gotowa się zgodzić na religię w szkołach, jeżeli to Kościół katolicki przygotuje standardy jej oceniania, tak? Znaczy, i to oczywiście można snuć opowieść o tych małych wspólnotach protestanckich czy prawosławnych, można snuć opowieść o tym, że przecież w szkołach powinna być zapewniana etyka jako alternatywa, no ale nie uprawiajmy fikcji, tak? To znaczy Kościół katolicki, świadomy swojej hegemonicznej pozycji w polskim społeczeństwie, jeżeli chodzi o przekaz religijny, powinien poczuwać się do większej odpowiedzialności za to, żeby tej przestrzeni całkowicie nie zagarniać wyłącznie dla siebie. No ale zaczęliśmy od tego, czego chciałby bądź nie chciałby ewentualnie Pan Bóg, a Kościół katolicki ma się za jedynego przedstawiciela Pana Boga na tym świecie, no więc jakby skoro dominuje i jest większościowy, no i na dodatek jeszcze Panu Bogu podoba się najbardziej, no to właściwie jest to naturalna konsekwencja tego podobania się Panu Bogu najbardziej, że jeszcze na maturze powinna być religia, a nie jakieś inne przedmioty, które nauczane by były na przykład przez przedstawicieli jakichś światopoglądów, których Pan Bóg nie lubi i nie ceni. Znaczy być może polski Kościół myśli, że jest jedynym przedstawicielem Pana Boga na ziemi. Myślę, że Kościół powszechny z tego się już jakiś czas temu wyleczył, no przynajmniej od czasu Soboru Watykańskiego II. No ale deklarację Dominus Jezus przypomnijmy, gdzie jednak Benedykt XVI w sposób dość bezpretensjonalny i taki, powiedziałbym, otwartym tekstem utrzymał to przekonanie. No to jest z poziomu już dogmatyki tak naprawdę, więc trudno na dobrą sprawę to naruszyć. Z drugiej strony jednak trzeba pamiętać, że nauczanie soborowe jest ponad deklaracjami szefa Kongregacji Nauki Wiary. I jednak to nauczanie soborowe, które widzi okruchy prawdy, czy jak inaczej się to tam nazywa, w innych religiach i w innych światopoglądach, należy o nim pamiętać. I tak jak również należy pamiętać o nauczaniu soborowym dotyczącym rozdziału Kościoła i państwa, co też jest tutaj, myślę, ważnym wątkiem, bo tym, co mnie najbardziej zaniepokoiło w medialnych doniesieniach dotyczących tego, że rząd z episkopatem się dogadał w sprawie matury z religii, to po pierwsze to słowo dogadał. Że rząd z episkopatem się dogaduje w jakiejś sprawie, to już jest bardzo problematyczne. A po drugie te sformułowania, które tam anonimowe jacyś politycy Prawa i Sprawiedliwości wygłaszali, że to jest spłata długu, to jest sformułowanie, które wskazuje na poważny problem polskiego Kościoła. Tak znaczy wskazuje, że Kościół jest w jakiś sposób uwikłany w dosyć niejasne relacje z władzą państwową. Także nie wiadomo, Francji, co dokładnie Państwa, znaczy ta spłata długu, czy to chodzi istnieje, o poparcie części matura we Francji jest części z matematyki przed na bardzo wysokim poziomie. To więc tutaj będzie religia na bardzo wysokim poziomie. W Polsce, ustawa rolna z wyjątkiem Polsce, a przede wszystkim Nowa Warszawa. Proszę Państwa, bądźmy dobrej myśli, da się wszystkich uduchowić, żeby ludzie po prostu byli, no jak to mówi, nie bądź świnią, żeby ludzie byli
proszę Państwa, uduchowieni, żeby ludzie byli zawsze z Panem Bogiem. W debacie publicznej miał wpływ i chciał mieć ten wpływ i deklarował, że ten wpływ chce mieć na konkretne rozwiązania prawne, na kształt pewnych ustaw. Radio Conchita. Proszę słuchać naszego Radio Conchita. Dlaczego? To dla niego dobrze. Dlatego, że Radio Conchita o nic się nie pyta. Ustawy, która in vitro reguluje, czy miała regulować. No i tutaj Kościół bardzo intensywnie też domagał się uwzględnienia swojego głosu i chciał konkretnie na określone rozwiązania prawne stawiać. No i oczywiście można przekonywać, że Kościół, jak różne inne organizacje, również ma prawo do uczestniczenia w życiu publicznym, ma prawo lobować za rozmaitymi rozwiązaniami. Jest bardzo silnym lobbystą i powinien mieć też tego świadomość. Jakbym tutaj nie widziałbym problemu z punktu widzenia właśnie jakiejś neutralności państwa, ale widzę problem z punktu widzenia samego Kościoła, że Kościół, angażując się w ten sposób w spory polityczne, bo o ile jeszcze o in vitro można mówić, że chodzi o coś więcej, to kwestia konkretnych wyborów, właśnie ustawy rolnej czy matury na religię, to są spory polityczne. Kościół traci wiarygodność wobec wiernych. I to widać we wszelkich badaniach, że nauczanie Kościoła w rozmaitych sprawach nie spotyka się z akceptacją szeroką. To nie wina Kościoła. Kościół taki, jaki był, Kościół taki jest, ale jest nowa moda. Ludzie za czym innym lecą, za pieniędzmi. Każdy leci za pieniędzmi, przepraszam bardzo. Chciwość, pazerność. Nie chcą się tam do nikogo modlić. Także teraz, proszę Państwa, jak będzie ta modlitwa, to może nie będzie źle, bo już Zalewski, to on się modli i modli. Krzyże nosi i nosi, no ale żeby to pamiętamy też, że religia uduchowienie jakieś było, z tego wynikało. Ja bym tego nie powiedziała, no ale o sprawiedliwości dziejowej. Bądźmy dobrej myśli, proszę Państwa. Gdy nadaje nasze radio, to FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, dziękuję. Ignacy Dudkiewicz, Langström, Kontakt, był Państwa gościem. Kończymy przedpołudnie Radia Tok FM. Olga Tanajewska przygotowała ten program, Kamil Wróblewski realizował. Ja się nazywam Tomasz Stawiszyński. Miłego dnia Państwu życzę. Słyszymy się w sobotę w poranku Radia Tok FM, a po 12:00, a teraz na poważnie i Mikołaj Lisut. Przedpołudnie Radia Tok FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie. Czyli, że dzisiaj Państwo dowiedzieliście się troszeczkę odnośnie religii. To i tak jak 21 rok, to późno matura z religii by była, dość późno. No nie wiem, zobaczę. Lakier Stepper będzie właściwym rozwiązaniem. Stepper grzybicy nie przepuści. Czy wiesz, co łączy Mazury, morze, góry i miasto? To proste. Trawa i krzewy. Większość z nas nie spodziewa się w nich kleszczy. Tymczasem nawet miejski park może być miejscem zagrożenia kleszczowym zapaleniem mózgu. To bardzo groźna choroba wirusowa, na którą nie ma lekarstwa. Możesz się jej ustrzec, wykonując szczepienia ochronne. To jedyny pewny sposób na KZN. A potem bezpiecznie ruszaj w świat i ciesz się życiem. Więcej na szczepkleszcz.pl. Organizator kampanii społecznej Fundacja Aby Żyć. Beata Sadowska. Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on, Perspiblok, w tabletkach. Te jego wyciągi ze skrzypu, pokrzewy, melisy. No jest szałwi lekarskiej, która hamuje potlenie na całej powierzchni ciała. Perspiblok zadziałał od środka i zablokował mnie po całości. To przez niego jestem bezrobotny! Ciebie też dręczy pot. Weź suplement diety Perspiblok. Tabletki Perspiblok. I nie martw się potem. Nowy czerwcowy świat motocykli już w sprzedaży, a w nim... Gorąca relacja z Sardynii. Testujemy nowość. Ducati Multistrade Enduro. 400 koni mechanicznych pędzące 300 na godzinę. Porównujemy z Suzuki Hayabusa i Kawasaki ZZR 1400. Z błotem mu do twarzy. Wszystko na temat używanego Suzuki TR-Big. Kolejna edycja plebiscytu Motocykl Roku. Weź udział i wygraj BMW G310R. Polecam nowy numer świata motocykli. Redaktor naczelny Lech Potyński. Thank you.
Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego, jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot... Także pieprzyki to my wszyscy mamy, proszę Państwa, z tymi trądzikami. My mamy, dokucza nam to wszystko, no ale to... Te pieprzyki to do końca życia będą, jak ktoś ma trądzik, to wie. I zapomnij o cerze trądzikowej. Wizaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Środa, 25 maja, minęło południe. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec i Michał Poklękowski. Nadia Sawczenko, jak podał Reuters, wraca do domu, na Ukrainę. Wdowa po ofierze zamachu w Tunisie nie otrzyma zadośćuczynienia. Sąd oddalił jej pozew przeciwko biuru podróży. We Florencji zapadła się ziemia, pochłaniając 20 samochodów. O matko. Nadia Sawczenko wraca na Ukrainę. Czyli, tak jak mówi Pismo Święte, że nie tylko ludzie będą agresywni w dniach ostatnich, ale trzęsienia ziemi, że zapadnie się ziemia, proszę bardzo. Ziemia się zapada. Ale jak twierdzi Reuters, faktycznie Sawczenko jest już na pokładzie maszyny należącej do Petra Poroszenki. Radio Koncita, Radio TOK FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langström Ekstra. Proszę zawsze być z nami w kontakcie. Będziemy tłumaczyć, jak chłopu na miedzy, o co chodzi. Pilotka trafi do ukraińskiego więzienia. W drodze do Kijowa są już jej matka i siostra. Wiemy też, że po 14 ma się odbyć konferencja prezydenta Poroszenki. To był Dionis Turis, który śledzi dla nas informacje o Nadii Sawczenko. Słuchasz informacji TOK FM. Zatrzymany wczoraj 22. Facebook to nie, Facebook to nie. Ładunku wybuchowego w jednym z wrocławskich autobusów. Facebook. Jak donosi nasza reporterka, join e-mail. Dziękujemy bardzo. Na razie Google Plus. Czekamy na nie chcemy żadnych takich inwigilacyjnych kanałów. Facebook, nawet YouTube podpada, proszę Państwa. Tutaj Janek Witek, jak jeszcze żył, no zostawił nam w spadku te różne rzeczy w internecie. To znaczy, on miał jeszcze inne takie, miał jak to Facebook też francuski, ale tam we Francji Facebook francuski jest inny niż tutaj w Polsce Facebook, bo tutaj jest wszystko obcięte. Na dodatek obcinają jeszcze oni sami też. Jankowi Witkowi tu obcięli kanał, on był wściekły. Potem coś mu wróciło, czy po pół roku, czy po jakimś czasie, ale po prostu Janek Maciej Witek Rokita był bardzo wściekły na to wszystko. YouTube takie bezczelne, Google bezczelne, proszę Państwa, a Google Plus jest bardzo dobre, Daily Motion jest bardzo dobre. Jak co tam komuś się nie podoba w tym Daily Motion, to oni usuną jakiś jeden film, no ale nie kanały całe, no bo tutaj Jankowi Maćkowi Witkowi usunęli, ale to nie dziś, nie wczoraj, to już dawno, rok temu, dwa, trzy, cztery, całe kanały. Także to jest straszne, proszę Państwa, że nie można żyć. Tak oni decydują. Jednostronna decyzja, czyli po żydowsku, od tamtej strony, to tak samo jak i w Polsce zniknęło 50 miliardów. Ja nawet, proszę Państwa, tutaj słyszałam, że i 150 miliardów, 150 miliardów, mówiła Szydło w nocy. Protest nie zakłócił wyborczego spotkania kontrowersyjnego miliardera z jego sympatykami. Uczestnicy protestu skrzyknęli się dzięki mediom społecznościowym pod hasłem sprzeciwu wobec antymigranckiej retoryki Trumpa, w tej chwili jedynego już kandydata do prezydenckiej nominacji Partii Republikańskiej. To nie pierwszy raz, kiedy wiecom wyborczym Trumpa towarzyszyły zamieszki. Do gwałtownych starć między zwolennikami i przeciwnikami miliardera doszło m.in. w marcu w Chicago. Trump zrezygnował wtedy z wystąpienia. Rosyjski minister sportu Witalij Mutko zapewnia, że nie ma przeszkód, by lekkoatleci z tego kraju wystarczyli
startowali w igrzyskach w Rio de Janeiro, bo wszelkie standardy dotyczące kontroli antydopingowej są przez Moskwę przestrzegane. Dokładnie przestrzegamy wszystkich przepisów Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych. Generalnie nie widzę więc powodów, by zakazać naszym zawodnikom startu w igrzyskach w Rio. Kara za łamanie przepisów antydopingowych powinna spadać na tych, którzy łamią zasady, a nie na wszystkich. Radio Conchita. Tok FM Euro. Conchita. Barbie. Baby. Langstrom Extra. Dlaczego Google Plus jest dobry? Proszę Państwa, tam można wszystko, jak to się mówi teraz, już ludzie pod względem kulturalnym dojrzewają i nawet są takie hasła przy Muzeum Narodowym tu w Polsce. W muzeum wszystko wolno. W muzeum wszystko wolno. Szykuje dla pielgrzymów 700 dodatkowych pociągów. Zamierza też specjalnie oznakować dworce i wzmocnić na nich środki bezpieczeństwa. W związku z tym wydarzeniem opracowywana jest specjalna korekta rozkładu jazdy, która zacznie obowiązywać 1 lipca. W tym czasie bezpośrednie... No to jak się umówimy jutro, święta są, to przecież chyba jednych schodni nie masz w domu. Tok FM o 12.20. Choroba. Synoptycy zapowiadają burze w większości regionów bez deszczu. No to jak będziemy szły, to ja będę biegła. Wszędzie też sporo słońca. W Trójmieście 19 stopni. No właściwie to oni nie będą szli, bo tutaj jedzie tak 523, to jest też kilka przystanków. 188 czy tramwajem. No. Pierwsze radio informacyjne. Także słuchaj, to w poniedziałek to będziemy tam wpłacać 97 zł. To trzeba przez bankomat. Jak jest ten numer podany, dałam ci ten numer i nawet ci napisałam, a ty ciągle się pytasz, ciągle ściemniasz, ciągle. Tomasz Rzymkowski. Dzień dobry Państwu. 15. Dzień dobry. Tam jest napisane, że już kwota jest prawie cała i tylko dostaniesz do ręki, żebyś wpłacił na tym bankomacie i to tylko ty będziesz tym. No, ale ja ci napisałam w SMS-ie jako Langstrom. Premier Beatą Szydło. A dobra, dobra, pocałuj, polonistka powiedziała w dupę Wobra. Ja jestem zdezorientowany z racji na takie bardzo mocne... No to dlatego jest sens, a tak jak w piątek, a tak jak jest niepachnący, to może sensu nie ma. Zachowanie suwerenności państwa nie ulega. Słuchaj, ta jeszcze ta karta mi jeszcze nie weszła, już przyjęła do tego, do sieci, ale jeszcze jest nieczynna, bo ani tak z internetu się nie skorzysta, ani też nie mogę przesłać przez to. Ta karta, bo nie wiem, czy ty wiesz, że kurier przyszedł po raz drugi. Następnego dnia przyszedł kurier, zadzwonił i ja po prostu szybko podjechałam i spotkałyśmy się i zrobiłam z dowodu zdjęcie, to znaczy na ksero i on powiedział, że ponieważ to jest tak szybko, to potrzebne jest ksero z dowodu, a żeby to było za 2 miesiące, no to już by nie było potrzebne ksero z dowodu, dlatego potrzebne jest ksero z dowodu. I jest karta na podpis. Telefon jest za złotówkę, a karta jest na podpis, czyli że ważniejsza jest karta jak ten telefon. No, a że telefon... No, to tyle, bo wiesz, telefony to możesz mieć taki, możesz mieć taki, sraki i owaki. Mówią po prostu, że Unia ustąpiła po tym, jak pani premier oraz inni politycy prawa... Przywiózł kartę. Coś w tym jest, ja jeszcze krótko powiem... Oddzielnie i ona mi tak mówiła, to mi się to przypomniało właśnie, że potem przyjedzie karta... I tam jest już internet załadowany promocyjnie, 2 razy taniej, przez jakiś czas oczywiście, no ale tam na kartę, no to są, wiesz, za 19,90, za 25 jak doładuj, to są opcje 10 GB. Nie ma i raczej chyba nie będzie. A może wiceszef Unii Europejskiej jest wytrawnym dyplomatą, jest grzeczny, ale ma dobrą pamięć. Jerzy Meysztowicz. Ja myślę, że a to ty nie umiesz tego odczytać? Powiedzieć, że Komisja Europejska i pan przewodniczący Timmermans... Tam jest, ona mówiła około 5. ...zrozumiałości, bo powiem szczerze, że po wystąpieniu pani premier... mało i dlatego jest dopłacane miesięcznie 19 zł, że będzie tego... Mówiła, że 24 godziny
to też nie wykorzystasz tego internetu, ale coś koło 24 godzin korzystania na bieżąco by było. No jak się dopłaca, bo tam jest zapłatą 19 zł, czyli ona to tu 5 i tam jakoś tak 4 razy więcej, coś, to musisz to już... Legalnie wybranych sędziów ogłosił, że powołał specjalny zespół, który będzie pracował nad wypracowaniem... Musisz to sprawdzić dokładnie, ile w każdym bądź razie jest bardzo dużo internetu, że aż za dużo. No. Później dowiadujemy się. No dużo nigdy nie jest dość, bo jak ja bym na przykład tak, ten Zelewski, to jest w WUW-ie, on jest taki strasznie głupi, tam szybko widocznie chodzi. I włącza te filmy i tutaj, i na telefonie. Natomiast w McDonaldzie to idzie bardzo wolno, 10 razy wolniej. Ja mówię, czy to jest w ogóle sens tu siedzieć i czekać na zbawienie, ale w WUW-ie widocznie szybciej, to więc on przesyła sobie. No ale jak w domu leży, to sobie może tam się przesywać, co to kogo obchodzi. Także słuchaj, tam co przesłałam ci, nie to ci chciałam dać, bo ja zamieniłam karty w telefonie, ale tam jest Radio Concita i tam bardzo fajne są ten i proszę zrobić takie, tak, może być jako przerywnik w tym samym kanale, można napisać przerwa na Radio Concita. O, przerwa. Prezencie od Langström. No z przecieków możemy wnioskować, oczywiście. No to przecież możemy się umówić. Z czym premier Beata Szydło przyszła na to spotkanie z Timmermansem? Nie, tak 11. Ja ci coś powiem. Dzisiaj byłam w Tesco. Kurczaki były po 3,40 wczoraj, przedwczoraj, a dzisiaj po 4,99. To ja coś tam innego sobie kupiłam, ale może tam w Oszoma jubilerskiej są po 3 ileś, a potem oni cenę podnoszą wieczorem, a tutaj od razu w Tesco, a zobacz jeszcze w tym Lewiatanie. Też po 4,99, ale może jest po 3 z groszami. No, bo to aż ten kasjer nie wiedział, o co chodzi. A dlaczego tak? Powiedział, aż się skończy. Ja mówię, no to sobie odpowiedział, aż się skończy. Promocja znaczy, no. To jest promocja, 3,40, no to co to za cena? No, ale pani premier po pierwsze nie jest organem, do kotła. No dobra, to zrób ten kanał, tam może być nawet w tym samym, to może i lepiej, bo jak te kanały więcej, to oni potem bardzo chętnie odrzucają te kanały. YouTube jest po prostu kłamie i po prostu oni mogą te kanały odrzucać, ty się namęczysz, a ten główny kanał jest. I teraz można napisać taką uwagę, po co oni proponują, utwórz nowy kanał, prawda? Sugerowanej metody. Nie konto, tylko kanał. No to ty tworzysz kanał, tam przesyłasz, a oni ci tam usuną to, bo żeby tylko był ten twój główny. No to po co takie propozycje? Polskę rozkradli nie tylko na 50 miliardów, Żyd rozkradł Polskę, ale mówiła Szydło tu w nocy, 151 miliardów zmarnowaliście pieniędzy, przetraciliście i teraz posadzimy was do więzienia, bo innej opcji nie ma. No Macierewicz powiedział, że my wam darujemy. Ale to tak on mówi, ale to pod sąd pójdą i koniec. I dlatego oni tu nie mogą się pogodzić z tym, wiesz, do rajów podatku. Także weź to co tego, Radio Concita na przerwę, czy w przerwie, w prezencie od Langström. Radio Concita w prezencie od Langström na przerwę, a ja jutro to przyniosę tę kartę, która miała być w telefonie, ale u mnie się tam coś zamieniło. No, to 11, no na razie, dzwoni jak co. No. Ale wątpliwości, które mam, chciałbym je przekazać. Znaczy, tak jak prawda, pierwsza kwestia to jest następująca. Każdy sędzia powoływany do Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm jest wybierany w miejsce sędziego, który kończy kadencję. Czyli ci sędziowie byli powołani już w miejsce tych, którzy... Nie, ja nic nie płacę, kochanie. Ta karta już jest tylko na podpis. Ta, co zgodnie z do tego Mareczka telefonu, ale ją wszędzie można nacisnąć. A może ona aktualna była. Ale przecież się jest niemożliwe. No to jest pytanie, czy takie ponowne powołanie nie. Ale ty o której karcie myślisz? Najprostsze rozwiązanie to jest opublikowanie wyroku.
Ale to daruj sobie, bo oni mieli prawo się nie zgodzić, bo to była łaska. A jak oni się nie zgodzili, to po prostu plus. Nie chcę wykuć tyle, bo jeżeli ktoś przechodzi z plusa na oręż, to znaczy, że ma w dupie plus. A może oni się mogą na to nie chcieć zgodzić. A może dlatego, że później są lepsze obsługi kadencji, przyjął od nich przysięgę. No jakieś, słuchaj, jakieś są lepsze, bo tam jest za 50 zł SMS-y do wszystkich i co, i gadanie do wszystkich. No, ponieważ za 50? Ci państwo no, pobierają wynagrodzenie masz sędziów Trybunału Konstytucyjnego. SMS-y rozmowę za 30, teraz za 5 sędziów wybranych przez sędziów poprzedniej kadencji. Bo słuchaj, w T-Mobile'u, ja ci też powiem. Przynajmniej w T-Mobile'u włączasz usługę, bo ty nic nie gadałeś. Tam 19,99, zaraz ci dam to konto, zresztą widziałeś. Włączasz SMS-y do wszystkich sieci na cały miesiąc. I on ci zjada 19,99 zł. 10 KGB internetu jest dla ciebie. Potem jak doładujesz za 25 zł, to masz znowu plus 10 KGB, to jest bardzo dużo, a już ci nie zjada na SMS-y do wszystkich, bo on ci tylko zjada raz w miesiącu, rozumiesz? SMS-y do wszystkich. A na rozmowy nic nie musisz kupować, bo ja widzę, że ty w ogóle też nie rozmawiasz przez tę komórkę. No to po to ci. SMS-y masz do wszystkich 19,99 i za każdym razem 25 zł, jak doładujesz, masz 10 KGB. To jest bardzo dużo. Nikt tyle nie daje. Plusie nie dają tyle na internet. Worens nie dają tyle na internet. Jak tutaj dają 1 KGB, no to nikt się wypchają. A tu jest 10 za każde 25 zł. I potem jak sobie doładujesz te 25 zł, to możesz szukać. O, u mnie weszła taka opcja 30 minut do wszystkich. No i naciskasz i za darmo. Potem znowu coś takiego przychodzi. Naciskasz i masz za darmo. Także tylko te SMS-y sobie wstaw. 19,99. I zaraz dam ci ten kod w T-Mobile, bo to jest firma bogata, proszę państwa. I zamienia się tak samo jak Google na Google Plus. Dziadowskie Google na Google Plus. Zamienia się, bo jest lepsze Google Plus. Tak samo Orange zamienia się na T-Mobile, bo jest bogata i po prostu lepsze mają. A tutaj w tym Orange siedzi cała Warszawa i czekają, myślą na gruszki, na wierzbie, że te gruszki się urodzą na wierzbie. Niestety, jak za dużo klientów, to nie ma takiego bogatego wujka, żeby tak po złotówce każdemu dał, bo on, ten wujek by zbankrutował. Nawet mówili, proszę państwa, o świadkach Jehowy, że jak ktoś się chrzci u nich, to oni dają 30 tysięcy. To też jest gówno prawda, bo nie ma takiego wujka na świecie, który by wszystkim nawet po złotówce dał, bo tych świadków to jest 10 milionów, nie wiadomo ile, ja już teraz nawet nie liczę, tak samo jak i tych godzin nie liczę, co ja tu nadaję, głoszę, opowiadam, bo tutaj stoją ci świadkowie, którzy należą do zboru, to oni tam piszą godziny, czasopisma, odwiedziny ponowne, tam jest 15 tych rubryk, oni to wszystko wpisują, a ja nie wpisuję, czyli jest wszystko na plusie, także ta statystyka u świadków Jehowy jest choroba. Jest, proszę państwa, nie tyle prawdziwa, ale jest nadwyżką. My pracujemy więcej, piszemy mniej, także to jest do bólu uczciwe, do bólu szczere i nikt tam nic nie płaci. Choroba. Jeszcze, proszę państwa, żeby ktoś za Pana Boga płacił. No to do czego to podobne? Ale skoro moherowe, te baby takie siedzą na wsiach, no ile ja się tego nie nasłuchałam, proszę państwa, tak mówią, to co one mają w głowie? W głowie mają sieczkę, mają głowę kapuściany łeb mają. Nawet moja polonistka kiedyś, Mirosława, tutaj na Konopczyńskiego 4, ale ona to już chyba żartowała, mówi, a co wam płacą pewnie? I tak w klasie mówiła, w klasie, bo jak ja pisałam Mikołaja Reja o wypracowanie, to ja czytałam, to cała klasa tylko czekała. Co ja tu napisałam? I polonistka mówi, no teraz to dopiero będzie wypracowanie, że proszę państwa, znowu nastanie nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza. Wtedy, kiedy chodzą snopki przewraca, a co tłuszczej kopy maca. Wnet masz urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego.
Natk niedźwieżkę kopie wrogu, nie mnie to dasz, synku, Bogu? Potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminare, a ty, chłopku, dare, dare. Także widzicie państwo, to tylko kawałeczek, no nawet powiedziano mi, że mogłam więcej tam jeszcze napisać tych cytatów, ja mówię, Boże, ja myślałam, że tu klasa będzie wściekła na mnie, bo, ale byli bardzo zadowoleni. To tylko tutaj grupa była wściekła w Warszawie, to jak uczyłam się do egzaminu rosyjskiego, z rosyjskiego właśnie, bo napisałam na temat świąt pogańskich brzucha, święta Bożego Narodzenia, że 25 grudnia to jest po rusku ravnadzienstwie, jest to prześlenie dnia z nocą, stare święto słońca, że 25 grudnia to już dzień jest dłuższy, dlatego święto słońca, co nie ma nic wspólnego z narodzinami Jezusa, bo Jezus urodził się 1, 2 października, a więc wtedy, kiedy pasterze byli jeszcze w polu, anioł się im objawił, powiedział, a oni spali w namiotach. I to jeszcze 2 miesiące wcześniej, to było sensowne, logiczne, bo oni pilnowali trzód. No, 2 miesiące wcześniej, ale nigdy w zimie, kiedy tam śnieg z deszczem sypie, nawet i śnieg, no i temperatura to jest około -1, około 0, to kto by tam w tych namiotach? Także, proszę państwa, z Biblii, z chronologii można wyliczyć tysiące opcji, to wszystko wskazuje, że Jezus 1 października się urodził, no bo nawet jak państwo 33,5 roku Jezus żył, te pół roku państwo odejmą od miesiąca śmierci, od Paschy, to co wam będzie? 1, 2 października. Także, proszę państwa, napisałam takie wypracowanie po rusku i klasa zaczęła burczeć. No to jak jej pani profesor ruska mówi, no, co was można? To znaczy, że to możliwe, co ja piszę, że to jest prawdziwe, no. Że tutaj klasa musi się pogodzić, a jak nie, no to niech się wypiszą z tych kościołów. No i teraz tutaj podawano statystykę, że tych ludzi coraz mniej w kościele, uciekają z kościoła, normalnie uciekają z kościoła, no. Także ludzie uciekają z kościoła. A Zaleska z tymi krzyżami chodzi, ta Zaleska głupia i po prostu... Zatrzymany wczoraj 22-letni student... Bombę chciał podłożyć, przeraziło. ...w miejskim autobusie przyznał się do tego czynu. Śledczy postawili mu zarzut o charakterze terrorystycznym. Prokuratura nie potwierdza na razie, czy podejrzany planował kolejne zamachy. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Wiceszef Komisji Europejskiej Franz Timmermans poinformował dziś komisarza o swojej wczorajszej wizycie w Polsce i rozmowach o rozwiązaniu kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Komisja ma wrócić do tematu Polski 1 czerwca. Według źródeł unijnych komisarze dyskutowali o ewentualnych następnych krokach w dialogu na temat praworządności w Polsce. 700 dodatkowych pociągów, specjalne bilety dla pielgrzymów i oznakowane dworce. To wszystko na Światowe Dni Młodzieży. W Krakowie przedstawiciele Grupy PKP i Archidiecezji Krakowskiej podpisali umowę o współpracy. Co to oznacza? Pasażerów Paulina Nawrocka. Tylko na trasie Kraków-Katowice liczba przejazdów wzrośnie 4-krotnie. Na trasę z Warszawy do Krakowa wyjedzie 170 pociągów na dobę, czyli prawie 2 razy więcej niż obecnie. Paraliżu nie będzie, zapewnia prezes PKP Mirosław Pawłowski. Zarówno Polskie Linie Kolejowe, jak i Cargo, jak i Straż Ochrony Kolei, my się wszyscy przygotowujemy. To może być nawet 500 000 dziennie pasażerów w okolicach Krakowa. Na czas SDM PKP Intercity przygotowało specjalny bilet dla pielgrzymów, mówi Robert Czerniak. Karne na 3 przejazdy za kwotę 149 zł. Ona będzie obowiązywać od 16 lipca do 15 sierpnia dla pielgrzymów, którzy zarejestrowali się w systemie Światowych Dni Młodzieży. W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży opracowywana jest ogólnopolska korekta rozkładu jazdy, która zostanie wprowadzona 1 lipca. Z Krakowa Paulina Nawrocka, TOK FM. Szwedzki sąd podtrzymał nakaz aresztowania twórcy demaskatorskiego portalu Wikileaks Juliana Assange'a, którego prokuratura chce przesłuchać w związku z podejrzeniem, że dopuścił się on w Szwecji w 2010 roku napaści seksualnej i gwałtu. W lutym adwokaci Assange'a wystąpili do szwedzkiego sądu o uchylenie nakazu aresztowania. Słuchasz informacji TOK FM. Kanadyjski myśliwy zastrzelił niedźwiedzia, który jest niezwykle rzadką hybrydą niedźwiedzia gryzli i polarnego. Jeszcze kilka lat temu naukowcy nie byli ich pewni, czy takie zwierzę w ogóle istnieje. Wyskazowcy mieli tylko pojedyncze zdjęcia. Jak informuje serwis Huffington Post, próbki DNA zastrzelonego drapieżnika trafiły już do laboratorium. Badacze są już jednak niemal pewni, że mają do czynienia z bardzo rzadką hybrydą. Ich zdaniem niedźwiedzie polarne zaczęły krzyżować się z gryzli wskutek zmian klimatycznych. W wyniku topienia arktycznego lodu polarnego
Główne migrują na południe w poszukiwaniu pożywienia. I na tym kończymy kolejne informacje w Radiu Tok FM o 12.40. Zapraszamy. Trzecią, tę, czerwoną. Pogoda. Najwięcej słońca i bezwodu w centrum kraju i na środkowym wybrzeżu. Ale w pozostałych regionach też jest najgorzej, ale lokalnie ponownie możliwe burze. Na termometrach od 19 stopni w Trójmieście, 21 w Bielsku, 22 w Krakowie i Gorzowie, 24 w Warszawie i Katowicach, 25 w Poznaniu i Toruniu, 26 stopni w Szczecinie. Pełne wydanie informacji dostępne jest w aplikacji mobilnej Tok FM oraz archiwum na stronie tokfm.pl. Cieszę się, że mam wszystkie. Radio Tok FM. I to ci będzie automatycznie się na następny miesiąc. A musisz mieć kwotę. I przy doładowaniu 25 to wchodzi ci, bo to jest stara karta. W wypożyczaniu uważna jest gwarancja. Bo kiedy wypożyczasz auto na ślub, chcesz mieć piękną cenę i gwarancję, że przyjedzie w ten najpiękniejszy dzień. Tak samo jest z prostą, to jest tanią wypożyczką w Eurobanku. Płacisz z góry za wypłatę za wypożyczenie. Która w górę Eurobank wypłaci gotówkę w ten dzień, w którym pożyczasz. A jeśli się spóźni, to jest taka. To jest taka. Pożyczka gotówkowa, wypożyczka jest dostępna w kwotach od 5 do 15 tysięcy. Ona jest tu jako druga. Opłata za wypożyczenie płatna. Jest tu jako druga. W ramach akcji wypożyczka z gwarancją szybkości trwającej do końca maja. Bank gwarantuje wypłatę pożyczki w dniu złożenia wniosku. I ona jest tak chyba... Zobacz. W wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły opłaty i produkcji regulaminy akcji dostępne na eurobank.pl i w placówkach. Weź pojeździ, może coś uruchomić. A teraz na poważnie. Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15 i z krakowskiego studia Radio Tok FM Jerzy Majsztowicz z Nowoczesnej. Panowie, w Gazecie Polskiej Jarosław Kaczyński w wywiadzie mówi tak. Nie ma wątpliwości, że instytucjom międzynarodowym wskazującym na problemy z rządami prawa w Polsce, nie chodzi oczywiście o żadne zagrożenie demokracji, bo ono dzięki zmianie władzy właśnie zostało zażegnane. Jak? No, niezrozumiałe słowa. Przyznam się szczerze, że... Największym demokratą jest Jarosław Kaczyński, z tego wnioskuję. Zdecydowanie tak, tylko ja się zastanawiam, dlaczego 200 tysięcy ludzi po 6 miesiącach, czy nawet po 5 miesiącach funkcji premiera pani Beaty Szydło wychodzi i demonstruje na ulicach. Jeżeli wszystkie notowania wskazują, że większość obywateli uważa, że w sporze o Trybunał Konstytucyjny racja jest po stronie Trybunału. Jeżeli 88% społeczeństwa uważa, że jest za obecnością Polski w Unii Europejskiej, a w tej chwili 63% opowiedziało się, że Unia Europejska ma prawo analizować, czy nie dochodzi do łamania demokracji w Polsce. Więc pytanie jest takie, czy rzeczywiście jest to opinia tylko pana prezesa, czy tak jak nas się próbuje przekonywać, że Prawo i Sprawiedliwość wsłuchuje się w głos ludu. Widać, że się chyba nie wsłuchuje, jeżeli pan prezes takie rzeczy wypowiada w wywiadach. Pan prezes mówi, że nie cofniemy się o krok i wybrał nas suweren. No ja wejdę w rolę adwokata diabła i spróbuję dokonać jakiejś wykładni myśli naczelnika państwa. Mi się wydaje, że Jarosław Kaczyński chce podkreślić fakt, że w zeszłorocznych wyborach 25 października suweren, czyli naród, ale też przy pomocy trochę ordynacji wyborczej, no, zdobył pakiet kontrolny w polskim parlamencie, a wcześniej w maju ubiegłego roku wygrał wybory prezydenckie i to jest dla Jarosława Kaczyńskiego przejaw tej demokracji, którą raz na 4 czy raz na 5 lat w Polsce mamy, a w międzyczasie... No, ale to nie to znaczy, że wszystko wolno, na Boga. No, mówię, wchodzę w rolę adwokata diabła. To nie znaczy, że to są moje słowa. Tak mi się wydaje, tak myśli Jarosław Kaczyński. Natomiast ja bym nie demonizował sprawy Trybunału Konstytucyjnego. Podejrzewam, że 90% jak nie więcej Polaków ten temat, mówiąc kolokwialnie i po młodzieżowemu, grzeje kompletnie. Polacy mają naprawdę inne problemy. Problemem jest emigracja, rodziny, które muszą być rozdzielone, bo tata wyjechał za granicę, żeby zarobić na chlebek i masełko. Problemem są najróżniejsze obostrzenia administracyjne, przepisy prawne, których mamy inflację w tej chwili, które w ogóle nikt tak naprawdę nie przestrzega, bo tego jest tak dużo, że tego nie jest aparat państwowy w stanie nawet zrozumieć i stanąć na stanowisku, że trzeba to stosować. To są problemy realne Polaków. Praca, mieszkania,
realny rozwój, możliwość spokojnego życia i bogacenia się w Polsce. To są problemy Polaków. Trybunał Konstytucyjny, gdyby tego sporu nie było, podejrzewam, że 98% społeczeństwa nie wiedziałoby, że w ogóle taki byt w polskim ustroju istnieje. No to po co Kaczyńskiemu ten spór? Spór jest korzystny, już oddaję panu posłowi głos, tylko powiem krótko. Spór jest korzystny, ponieważ Trybunał Konstytucyjny podczas tego pierwszego PiSu, czyli 2005-2007, bardzo istotne z ich punktu widzenia, czyli ekipy rządzącej wówczas, reformy blokował. I Trybunał Konstytucyjny jest swoistym takim bezpiecznikiem systemu, nie tylko obrońcą Trybunału, nie tylko obrońcą Konstytucji, ale również gwarantem nieruszenia pewnych ustaleń jeszcze z czasów Magdalenki czy Okrągłego Stołu. Jakie ustaleń? No, takich na przykład, że nie mamy lustracji sędziów. No to już rzeczywiście ja dalej poprzeliśmy takie... historię. Ja nie sądzę, żeby to było ustalenie z czasów Magdalenki, nie przypominam sobie. Mi się wydaje, że wymiar sprawiedliwości nadal jest niezmieniony. Lustracja w ogóle nie była przedmiotem dyskusji w Magdalence, ale zostawmy te sprawy. Jarosław Kaczyński mówi jeszcze tak, bo Gazeta Polska pyta go o Donalda Tuska na drugą kadencję na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. Donald Tusk także podlega zasadzie, którą konsekwentnie stosujemy. Popieramy Polaków, ale stosowanie jej ma też swoje ograniczenie. Jest nim działalność na szkodę Polski. Na pytanie, czy Tusk szkodzi, Kaczyński odpowiada, na pewno nie pomaga, ale przyglądamy się dalej. Ja myślę, że tutaj sprawa w zasadzie jest przesądzona. Rzeczywiście dużym kłopotem dla Prawa i Sprawiedliwości, dla rządzących było to, gdyby Donald Tusk wrócił do polskiej polityki. Nie wiadomo w jakim charakterze, bo trudno sobie wyobrazić w tej chwili powrót jego na szefa Platformy Obywatelskiej. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość ma świadomość tego, że Donald Tusk mógłby wrócić i w przyszłości kandydować na urząd prezydenta, a myślę, że z prezydentem Dudą bez problemu by wygrał. W związku z tym zastanawiają się, czy w tej sytuacji nie poprzeć jego kandydatury. Oczywiście, lepiej go mieć w Europie, machać paluszkiem, jeżeli coś zrobi nie tak, że to działa na szkodę Polski, natomiast rzeczywiście jego obecność w Unii byłaby dla nich bardzo, bardzo korzystna. Ale ja chciałbym wrócić do jednej jeszcze sprawy, a mianowicie dlaczego taki przekaz jest. Otóż Jarosław Kaczyński próbuje wmówić nie tylko polskiemu społeczeństwu, ale również właśnie tych, którzy słuchają, co się dzieje w Polsce, w całej Europie, że opozycja chce obalenia legalnie wybranego rządu, że suweren podjął decyzję, mają pełnię władzy. To jest absolutnie bzdura. Nikt z opozycji nie chce kwestionować legalnie wybranych posłów czy legalnie powołanego rządu. Chodzi tylko o to, że ten rząd nie może łamać konstytucji, nie może łamać prawa i w zasadzie o to jest spór. Natomiast próbuje się właśnie przedstawić, że zarówno opozycja parlamentarna, jak i KOD dąży do tego, żeby poprzez ulicę doprowadzić do obalenia tego legalnie wybranego rządu. To jest oczywiście bardzo nieuczciwe przedstawienie tak sprawy, dlatego że my rzeczywiście walczymy o to, żeby te rzeczy, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, te ustawy, które są przegłosowywane, były zgodne z prawem, zgodne z konstytucją. Ja chciałbym zwrócić na jedną jeszcze rzecz uwagę. Mianowicie w 2005 roku w parlamencie była już ustawa o Trybunale Konstytucyjnym przygotowana przez pierwszy rząd PiSu, który również, ta ustawa również ubezwłasnowolniała Trybunał Konstytucyjny. W związku z tym to jest działanie, które po prostu zostało podjęte, nie zostało wtedy skończone, bo wiadomo, jak skończył rząd Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi tylko o to, że po prostu Trybunał Stanu stoi na przeszkodzie do tego, żeby forsować ustawy, które są niezgodne z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny stoi na straży tego, żeby PiS nie wprowadzał ustaw, które są niezgodne z konstytucją, które ograniczają prawa obywatelskie i które budzą naprawdę bardzo dużo zastrzeżeń i wątpliwości. Panowie, jeszcze na koniec chciałbym prosić, żebyście się ze mną i ze słuchaczami podzielili plotkami. Otóż pytanie jest takie, czy stanowisko premiera i Beata Szydło jest zagrożona na tym stanowisku i czy prezes Kaczyński postanowi wycofać jej swoją rekomendację? No, jeśli mogę odpowiedzieć, to powiem, że zdecydowanie tak. Uważam, że zresztą
powiedziałem to z trybuny sejmowej, że tak ostre wystąpienie pani premier na posiedzeniu Sejmu może skutkować, że jeszcze kilka miesięcy dłużej zostanie premierem, dlatego że zostało dobrze odebrane przez Jarosława Kaczyńskiego. Co do tego, że w pewnym momencie dojdzie do zmiany premiera, nie mam żadnych złudzeń, natomiast pozostaje pytanie, kto ewentualnie mógłby zastąpić panią premier Szydło. Ja już tak raz było. Zastąpił Marcinkiewicza, zastąpił Kaczyński. Tak, teraz tak nie będzie. Myślę, że premier Morawiecki jest jakby szykowany i zresztą jego zapisanie się do PiSu jako członka partii również wskazuje na to, że rzeczywiście wzmacnia swoją pozycję w PiSie, tak żeby mógł stanąć na czele rządu. Pytanie, jak się zachowuje? Dyplomatą to on nie jest. Dyplomatą nie jest. Temat kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych i tym, że to jest wybór między dżumą a cholerą. Ja sobie wyobrażam na przyszłego prezydenta, który ląduje w Warszawie, a Beata Szydło z rządem wita albo dżumę, albo cholerę w kombinezonach ochronnych. Bo to do tego dochodzi. No i pozostaje jedynie zgodzić się z panem posłem Ejsztowiczem, bo rzeczywiście takie informacje krążą w kuluarach sejmowych. O ruchu, rychłej zmianie prezesa Rady Ministrów i też jasno się mówi o wicepremierze Mateuszu Morawieckim. Samo odejście ojca pana wicepremiera Kornela Morawieckiego od nas z klubu też jakby wpisuje się w tą korelację zdarzeń. Pan premier Morawiecki w tej chwili podróżuje po Polsce, różne spotkania są z nim organizowane, ma turnę po mediach z skutkiem tutaj takim mieszanym, to co pan redaktor podkreślił. Natomiast taka zmiana właśnie jest planowana i tylko pytanie kiedy, czy w wakacje, czy po wakacjach, czy może jeszcze nawet przed wakacjami, ale najprawdopodobniej w wakacje, kiedy ludzie wyjadą na urlopy, kiedy zacznie się ten mityczny sezon ogórkowy. No, przed wakacjami euro nas czeka jeszcze. Bardzo dziękuję panom za to spotkanie. Tomasz Rzymkowski z Kukiz15, Jerzy Mejsztowicz z Nowoczesnej, ze studia Radia Tok FM w Krakowie. Bardzo panom dziękuję. Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich raport gospodarczy i Aleksandra Dziadykiewicz. Program przygotował Tomasz Kopka, a realizował Kamil Wróblewski. Ja się nazywam Mikołaj Lizut. Do usłyszenia. A teraz na poważnie. Całej audycji wysłuchasz w archiwum na stronie tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej tokfm, tokfm.pl/pobierz. Będzie ciężko. Albo jakiś na tym telefonie. Dyskryminacja mniejszości. Inicjatywy oddolne. Polskie miasta. Energia i energetyka. Prawo, jego uchwalanie i jego stosowanie. Ekologia i ochrona przyrody. Transport i jakość życia. Przemiany obyczajowe. Czasem kino i książki. O wszystkim, co ważne i interesujące. Od poniedziałku do piątku, od godziny 18 w programie Post Factum. Zapraszam Paweł Sulik. I Agata Kowalska. Reklama. Szukam oryginalnego prezentu dla ukochanej. Owocowy bukiet. Jak to owocowy bukiet? Bukiet z pysznych, słodkich i soczystych owoców w kształcie kwiatów. A gdzie go znaleźć? Możesz go zamówić na fruitlife.pl lub telefonicznie 22 147 99. W nowym logo dla kibica Grzegorz Krychowiak, Zbigniew Boniek, nasza droga do finału oraz przekąski na mecz. W numerze także wszystko w wirtualnej rzeczywistości oraz mnóstwo kuponów rabatowych na ciuchy, kosmetyki i fitness. Nowe logo już w sprzedaży. Polecam. Mikołaj Kirszke, redaktor naczelny. Uwaga! Komunikat specjalny. Na terenie Warszawy, Wrocławia i Trójmiasta poszukiwany jest taksówkarz. Nie zrobił nic złego, ale może zrobić i zarobić coś dobrego. Cechy szczególne. Przyjazny, sympatyczny, lubi ludzi i komfort w pracy. Poszukiwanego taksówkarza prosimy o kontakt z EcoCar. Mamy dla niego hybrydowy, ekologiczny samochód. Stałe wynagrodzenie, ubezpieczenie i opiekę medyczną. Poszukiwani również kierowcy bez uprawnień. EcoCar pomoże wam je zdobyć. Szczegóły na ecocar.pl w zakładce praca. Świętuj dzień mamy z zapachem Si od Giorgio Armani. Podaruj jej elegancki i kobiecy zapach Si Giorgio Armani w zestawie z drugim zapachem w wersji podróżnej. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. W czerwcowym Avanti. Wielki wybór kostiumów kąpielowych z najnowszych kolekcji, a także mnóstwo kuponów rabatowych na weekend zniżek. To wydanie kupisz także z kosmetykami z serii Perfekta Oczyszczanie. Avanti. Już w sprzedaży. Nie przegap.
Królowo moja najdroższa, jakoż się onegdaj umawialiśmy, wybieram się do was, nie mogąc się wprost doczekać owej iście dworskiej grillowej uczty, którą będąc poprzednim razem wydać mi obiecałaś. Może z tej świeżutkiej, pysznej kiełbasy śląskiej olewnik, co to za 9,50 za kilogram teraz w delikatesach centrum mają? Do niej koniecznie keczup, pudliszki, tylko 3,59 za 480 gramów. Korzystnie bardzo, ściskam cię serdecznie, wuj Stefan. Delikatesy centrum, dbamy codziennie. Nadchodzi, jest coraz bliżej święto tej, którą kochasz najbardziej. Dzień Matki. Z tej okazji 25 maja w Lidlu. 7 tulipanów za 6,99. Tak, tylko 6,99 za 7 sztuk. A bukiet 13 róż tylko 7,77. Jedynie 7,77 za 13 róż. Lidl, co tydzień coś nowego. Wiosna to moja ulubiona pora roku. Nabieram chęci do życia. Zaczęłam się więcej ruszać. Zmieniłam kolor włosów. Jutro idę do kosmetyczki. A teraz czas zrobić coś dla wzmocnienia włosów po zimie i sięgnąć po skrzypowite. Skrzypowite 40+ z formułą młodości to połączenie skrzypu, pokrzywy i biotyny oraz kompleksu witamin dla gęstych i odżywionych włosów oraz młodego wyglądu skóry. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w edycji limitowanej z regeneracyjną maską do włosów w prezencie. Skrzypowita jest. Jesteś piękna. Kto pomagał ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowo? Kto zawsze cię wspierał i był przy tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 12.40, Michał Poklękowski, informacje zapraszam. Zarzut dotyczący przestępstwa o charakterze terrorystycznym postawiła prokuratura Pawłowi R., 22-letniemu studentowi, podejrzanemu o podłożenie domowej roboty ładunku wybuchowego w autobusie miejskim we Wrocławiu. Mężczyzna przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator przygotowuje teraz wniosek o tymczasowy areszt. 22-latkowi grozi dożywocie. Ponad połowa, bo 55% Polaków deklaruje, że Polska nie powinna w ogóle przyjmować uchodźców. Natomiast 39% uważa, że co najmniej czasowo powinna przyjmować uchodźców z krajów objętych konfliktami. Zdaniem CBOS-u widać spadek niechęci względem uchodźców. Ministerstwo Obrony w Moskwie poinformowało, że rosyjskie lotnictwo tymczasowo wstrzymuje naloty w Syrii na powiązany z Al-Kaidą front Al-Nusra, aby dać innym grupom zbrojnym czas na oddalenie się od pozycji tego ugrupowania. W oświadczeniu resort obrony wyjaśnił, że różne grupy zbrojne, głównie w Damaszku i Aleppo, zwracały się do niego z prośbami o przerwę w atakach z powietrza. Teraz kończymy kolejne informacje w Radiu Tok FM. Już o 13:00 zapraszamy. Pogoda. Najwięcej słońca i bez opadów dziś w centrum kraju i na środkowym wybrzeżu. W pozostałych regionach też nie najgorzej, ale lokalnie ponownie możliwe burze. Na termometrach od 19 stopni w Trójmieście, przez 21 w Białymstoku, 22 w Krakowie i Gorzowie, 24 w Warszawie i Katowicach, 25 w Poznaniu i Toruniu, do 26 stopni w Szczecinie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Egoizm, marne tractwo, pogarda dla państwa i obywateli. 340 miliardów złotych. 8 lat. Te pieniądze po prostu zostały zmarnowane. Kłamaliście rano, kłamaliście w południe i kłamiecie teraz wieczorem. Egoizm, marne tractwo, pogarda. 8 lat, w których my zmienialiśmy Polskę, a wy przegrywaliście kolejne wybory. Powtórzę jeszcze raz. Podsumowanie rządów Platformy i PSL. To mogłyby być trzy słowa. I od rana do wieczora przez 8 lat. Przez 8 lat marzyliście tylko o jednym. Jak przejąć i dorwać się do władzy. Jeszcze raz przypomnę. Egoizm,
Marnotrawstwo, pogarda. Pogarda dla zwykłych Polaków. Będą niszczyć ludzi, będą niszczyć pozycje. To będą te igrzyska zamiast konkretów, których niestety nie będzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Raport gospodarczy. Jest godzina 12.43 i to jest raport gospodarczy Radia TOK FM. Aleksandra Dziadykiewicz, zapraszam. Za chwilę będziemy sprawdzać, jak po kwietniu ma się polska gospodarka. Dzisiaj Główny Urząd Statystyczny pokazał ostatnie z danych na temat właśnie kwietniowego stanu gospodarki, dane o bezrobociu. Dane, które wypadły lepiej nawet od tego, niż spodziewał się rynek. 9,5% tyle w kwietniu wyniosło bezrobocie. Spadło z 10% w marcu. Spadło, no tak jak było oczekiwane, że spadnie. Zaraz będziemy sprawdzać, czy to są tylko czynniki sezonowe, czy tylko wiosna na to wpływa, czy może jest na tym coś jeszcze, coś dalej. Ale to za chwilę. Najpierw oczywiście w raporcie gospodarczym rynek. Jeżeli chodzi o euro, to za 1 euro teraz trzeba płacić 4,42 zł. Za dolara płacimy 3,97. Frank szwajcarski kosztuje dokładnie 4 zł, a za funta brytyjskiego płacimy 5,81 zł. Giełda w Warszawie na plusie. WIG20 teraz zyskuje 1,18%. 320 milionów złotych to obroty w tej chwili. Co jeszcze? Kilka informacji na początek. Pierwsze z Ministerstwa Finansów. Dzisiaj był przetarg obligacji. No całkiem udany ten przetarg. Ministerstwo Finansów sprzedało papiery łącznie za 4 miliardy złotych przy popycie ponad dwukrotnie wyższym. Papiery trzeba będzie wykupić, jedne za 5 lat, drugie za 7 lat. Rentowność 5-latek to 2,43%, czyli